fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości. I może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Teurona. Teuron.pl/fotowoltaika. Dzień dobry Państwu, witamy pięknie w kolejnym odcinku magazynu hokejowego. To chyba odcinek historyczny i chyba jeden z piękniejszych, bo możemy powiedzieć, że wreszcie reprezentacja Polski w hokeju na lodzie gra w gronie najlepszych. Mistrzostwa Świata Elity toczą się w Ostrawie i w Pradze. Oczywiście w tym miejscu bliższym polskiej granicy toczy swoje boje reprezentacja biało-czerwonych i dzisiaj o tych zmaganiach i o tych, które nas mogą czekać, będziemy rozmawiać z naszym gościem, wciąż wybitny, ale już były reprezentant Polski, Wiesław Jobczyk. Witam pięknie. Witam serdecznie. Panie Wiesławie, zacznijmy może od końca, czyli od tego, co już jest za nami. O kolejnych meczach będziemy oczywiście sobie rozmawiać, ale patrząc na całokształt tych czterech rozegranych spotkań, dzieląc się swoimi uwagami, gdzie mam wrażenie, że nauczyliśmy się już pięknie przegrywać i dobrze grać z potęgami. Nie wiem, czy ma pan podobne odczucie. Czy pięknie przegrywać? Oczywiście gramy tak, jak potrafimy i trzeba powiedzieć, że gramy dobrze. To jest, my gramy na swoim poziomie. My nie możemy przeskoczyć z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc grać z najlepszymi drużynami świata jak równy z równym. Chociaż przez przynajmniej dwie tercje zdarza nam się to i po prostu napędzimy stracha już drużynom, które tak jak brązowym medalistom Łotyszom, wydaje mi się, że mieli stracha do końca, bo była szansa, że mogliśmy to spotkanie wygrać. Baliśmy się wielu elementów przed tym turniejem. Przede wszystkim podkreślano, że to jest niezwykle wymagająca impreza kondycyjnie, bo rozgrywane 7 spotkań w odstępie 10 dni. Mamy 4 za sobą, które rozgrywane były w niespełna tydzień i nie odstajemy. My wyglądamy bardzo dobrze fizycznie. Tak, oczywiście, że tak. Wyglądamy dobrze. Gramy bardzo dobrze technicznie. Jest zespół. To nie jest tak, że mamy jakieś indywidualności, na które liczymy. Mamy bardzo dobry zespół. Trener Kalaber, widzę, że przygotował drużynę ponownie bardzo dobrze do Mistrzostw Świata. No ale przychodzą takie momenty, gdzie ktoś lepszy potrafi oszukać nas, czy szybciej podjechać o moment. I tak się zdarza. Stąd te początki tych spotkań. Jesteśmy mało skoncentrowani, może bardziej stremowani i dlatego te pierwsze minuty tracimy bramki. Chcielibyśmy jak najlepiej, a nie zawsze to wychodzi. No mamy przykład wczorajszego spotkania, prawda, ze Słowakami. Im się wydawało, że oni nam wrzucą 10 i pójdą sobie na piwo. A to nie jest takie proste. Oczywiście zrobiliśmy błędy, po błędach padły bramki. No, we wczorajszym dniu muszę powiedzieć, no szkoda było tylko naszych obrońców, no bo to oni nie nadążyli za szybko jeżdżącymi Słowakami i nie byli na swoim miejscu po prostu. No i bramkarza, który był potwornie zmęczony po kilku minutach tej rywalizacji. No też nie gramy agresywnie pod bramką swoją. My musimy bronić naszego bramkarza, tak jak bronią inne zespoły. A my może nie mamy na tyle siły, żeby się eksponować przed bramką, ale bez tego sobie nie poradzimy. Wiadomo, jak w tej chwili chce się strzelić bramkę, to trzeba bramkarzowi zasłonić oczy. Inaczej oni wszystko łapią, bo są świetnie przygotowani, a w tym wypadku po prostu trzeba tych zawodników
spychać z pola strzału. Pan tutaj użył tego określenia z lepszymi zespołami. Niewątpliwie tak, przynajmniej na papierze, no, mającymi zawodników z wybitnych lig, bo i NHL nierzadko, i Finlandia, i Szwecja, wiadomo, ale ja bym tutaj użył jednak kluczowego słowa, które tutaj aż chyba ciśnie się na usta, to jest doświadczenie. Ten brak doświadczenia jest widoczny. Nie, no oczywiście także brak doświadczenia. No my nie graliśmy tyle spotkań. Proszę popatrzeć, że i tak gramy bardzo dobrze. Jest wspaniały zespół. No nie możemy od razu przeskoczyć. My już przeskoczyliśmy z trzeciej ligi, weszliśmy do ekstra. To już było wielki wyczyn, no a nie możemy w tej chwili wygrywać ze Szwedami, tak jakbyśmy sobie marzyli, bo był taki moment, że wszystkim się wydawało, że już my będziemy Szwedów ogrywać, prawda? No nie jest to takie proste. Płacimy za to, że jesteśmy Beniaminkiem, no ale nie oszukujmy się, gramy dobrze. Gramy dobrze, jest dobry zespół, bramki padają po błędach, to są indywidualne błędy, no ale wyglądamy na tle tych zespołów, które od lat są już w elicie, wyglądamy dobrze. To może z pana perspektywy, z tych lat minionych, kiedy wygraliście w topowej klasie rozgrywkowej z roku na rok, no to chyba potwierdza te słowa, że im więcej takich spotkań z takimi drużynami, to my też będziemy lepsi. Tak, oczywiście, że tak, bo to chodzi tylko o to granie. Chodzi o to, żeby się przyzwyczaić do tego tempa, że człowiek wie, że jak zawodnik stoi tu, to on za chwilę będzie tam i już to trzeba przewidywać. Jeżeli w tym momencie, jak on już wystartuje, my chcemy tam być, to już jest wszystko za późno. To jest właśnie cały czas myślenie. Jeżeli zawodnik myśli, to musi mieć kondycję, bo jeżeli już myśli, kiedy pójdę na zmianę, to już jest wszystko za późno. Te momenty właśnie decydują o tym, że traciliśmy bramki. A widzi pan progres w polskiej reprezentacji? Bo patrzymy oczywiście na to, co działo się w Nottingham, zupełnie inna skala rywalizacji, żeby była jasność, ale choćby gry w przewadze. Wychodziło nam tam prawie każde rozgrywanie formacji specjalnych. Tutaj nie potrafimy wykorzystać żadnego. I muszę powiedzieć, proszę popatrzeć na przeciwników w tym momencie. Nottingham byli całkiem inni przeciwnicy. Oni byli mniej więcej wzrostowo do nas, siłowo podobni. Co widać po wynikach Brytyjczyków w drugiej grupie oczywiście. A tutaj już widać, tu są całkiem inni zawodnicy. Tu są chłopy takie, które mają zasięg, mają siłę. Jak popatrzymy, tu nie ma zawodników, którzy by mieli problemy z kondycją. Czy jest koniec meczu, czy początek meczu, wszyscy jeżdżą na podobnym poziomie. I to jest właśnie piękne, że wszyscy są świetnie przygotowani. I żeby oszukać kogoś, no to trzeba wyprzedzić ten moment. No i tak się stało we wczorajszym dniu. Ja, jak patrzyłem na to spotkanie, wydawało mi się, że przy czterech bramkach był tylko jeden obrońca. Jeden gdzieś w każdym momencie zginął lub nie zdążył za akcją. A myśli pan, że może mieć przełożenie metryka, bo jesteśmy najstarszą drużyną tego turnieju? To też napawa troszkę małym pesymizmem, że za 2-3 lata po prostu nie będzie miał kto grać w tej reprezentacji, bo tych młodych mamy na palcach jednej ręki. Metryka do tej pory, jak widzę, to nie widać żadnej różnicy, czy zawodnik ma 35 czy 21. Nie ma żadnej różnicy i mam nadzieję, że w dalszym ciągu ci zawodnicy starsi, oni są świetnie przygotowani i oni wiedzą, to nie są dla nich pierwsze, drugie czy piąte mistrzostwa świata. Oni już grają na 10 czy 12 i oni wiedzą, jak się przygotować i jak grać. Myślę, że to młodsi zawodnicy mogą mieć więcej problemów niż starsi. Ale pierwsze w elicie grają o udowodnienie przede wszystkim sobie, myślę, ale chyba też wszystkim innym, że coś takiego jak hokej na lodzie istnieje, ale przede wszystkim, że warto na to stawiać. Tak, oczywiście, że warto na to stawiać. Proszę popatrzeć na naszą ligę. Dlaczego my tak dobrze wyglądamy teraz na Mistrzostwa Świata? Bo trzeba przyznać, z mojego punktu widzenia, gramy dobrze. To nie jest jakaś wielka porażka przegrać 3 czy 3 bramkami. To jest gra jak równy z równym. Ale przygotowanie do tego to jednak była liga. I już na lidze też się nie da jeździć na jednej nóżce, jak było wcześniej, objechać wszystkich,
podać sobie, strzelić, to już minęło. Już na lidze, żeby strzelić bramkę, też trzeba się napracować. Zatem skupiając się na poszczególnych meczach, pan powiedział już o Słowakach. Do Słowaków przejdziemy, natomiast na tych Łotyszach bym się skupił, bo wiadomo, że pierwszy mecz to jest zawsze niewiadoma, szczególnie podczas wielkich turniejów. Gdzieś tam z tyłu głowy jest, że jest wiele spotkań do rozegrania. Można zlekceważyć takiego Beniaminka, jakim jest reprezentacja Polski, bo wszyscy mówili, że to będzie outsider, ale mam wrażenie, że Łotysze jednak nie zlekceważyli. To my zagraliśmy po prostu bardzo dobre spotkanie. Myśmy zagrali bardzo dobre spotkanie. Jak sobie przypominam, to ja liczyłem właśnie na punkty z Łotwą. Pierwsze takie zdobyte, bo to jest to, jak Łotysze są dumni z siebie, że oni zdobyli brązowy medal i myślę, że te przygotowania, jak na razie, to co widać, nie były u nich dobre, bo mają kłopoty i to mieli kłopoty z najsłabszymi drużynami dla nich, czy z Polską, czy z Kazachstanem. Ale w tej chwili dostali takie lanie od Niemców, co wszyscy mówili, że Niemcy są słabo też przygotowani. Ale to jest może sztuka, przygotować się tak, żeby pierwsze spotkania się rozgrzewać, a dopiero później trafić z formą. Niemcy to zawsze drużyna turniejowa, więc ona się rozkręca. No i to nie napawa optymizmem przed sobotnim tak, spotkaniem. Przed sobotą na pewno nie napawa optymizmem. Ale to, co z Łotwą było dobre, to, że my raz, że prowadziliśmy. Niedobre było to oczywiście, że to prowadzenie traciliśmy, ale kiedy Łotysze objęli przewagę 4-3, wydawało się, że jest już po meczu, a my się zdołaliśmy z tego podnieść. Takie coś buduje. Tak, oczywiście, że tak, to było, można powiedzieć, najlepsze spotkanie, jakie żeśmy zagrali do tej pory, chociaż do tej pory mówię, bo jeszcze te najlepsze ma być na zakończenie, prawda? Ale mecz z Łotwą był pokazem tego, że polska reprezentacja nie jest chłopcem do bicia. Że tu mamy zespół, który potrafi grać z każdym, no i potrafi też zdobywać punkty, no bo ten jeden punkt to już też jest bardzo dużo z tak wymagającym przeciwnikiem. Punkt, którego chyba nie dopisywalibyśmy sobie przed meczem, wzięlibyśmy go w ciemno, a z perspektywy tych 60 kilku minut możemy powiedzieć, że żałujemy, że nie było więcej. No tak, no to jest to, że mieliśmy szansę, bo gdybyśmy nie mieli szansy i nie było strzałów, no to można powiedzieć, cieszymy się z tego, ale mieliśmy szansę nawet na zwycięstwo. Możemy trochę wejść w głowy hokeistów, jak oni mogą mentalnie do takich spotkań podchodzić, bo no patrzymy na to, co już rozegraliśmy i z Łotwą i Szwecją były mecze znakomite, przynajmniej tak to wyglądało pod względem gry, ale to były starcia, gdzie nikt na Polaków nie stawiał. A kiedy przyszły te wielkie oczekiwania, wypełnione trybuny lodowiska w Ostrawie biało-czerwonymi kibicami, czyli mecz z Francją, który miał być może decydujący, oby nie, o utrzymaniu w elicie, no to przychodzi taki początek, gdzie dostajemy bardzo szybko łatwe gole, przegrywamy 0-4 i robi się sytuacja właściwie nie do odrobienia. Właśnie tu jest problem w naszej drużynie, że my jesteśmy za bardzo spięci. Nie mamy tego doświadczenia i początek wszystkich spotkań był taki, że nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. Spóźnialiśmy się za sytuacją to i dopóki żeśmy się rozjeździli, rozegrali, to zazwyczaj dostawaliśmy jedną albo dwie bramki. I to jest taki problem w tych pierwszych czterech spotkaniach naszej reprezentacji. Ale jak widać, później, jak już się rozkręcamy i gramy na normalnej poziomie, można powiedzieć, że zawodnicy uwierzą w siebie, że to nie są straszni ludzie. Oni grają, jeżdżą tak samo jak my. I wtedy te spotkania są już wyrównane. To uważa pan, że może z Francuzami było za bardzo hura, że myśleliśmy sami albo uwierzyliśmy tak bardzo w swoje umiejętności, że Francję pokonamy? No tak to wyglądało, że nie nadążyli, poszliśmy do przodu, ale nie wróciliśmy za akcją. I tu Francuzi, no myślę, że mają zdecydowanie większe doświadczenie niż my i oni wykorzystali tą sytuację, strzelili bramki, których myśmy mieli problem już ich później dogonić. No to są drużyny i to jest chyba ten poziom, który nie wybacza żadnych błędów, a tych błędów jest sporo. No jest sporo, no ale jak patrzymy realnie, to po tym, co było poprzednie lata,
To jest bardzo dobrze z mojego punktu widzenia i czym więcej będziemy mieli tych spotkań, tym będzie na pewno lepsza drużyna. To z punktu widzenia napastnika, bo sytuacji też mamy wiele, tylko nie potrafimy ich wykorzystać. To bramkarze są tacy dobrzy, czy jednak brakuje choćby tego łutu szczęścia? No nie jest łatwo strzelić bramkarzowi, jeżeli bramkarz nie jest zasłonięty. Proszę popatrzeć, to nie tylko, tylko te drużyny, które grają i też między sobą nie tylko Polacy. Jeżeli bramkarz widzi, to dla niego strzał z 5-7 metrów nie ma problemu, to musi być naprawdę lufa. A tutaj myśmy mieli dużo strzałów, ale nie było zawodnika przed bramką, który by zasłaniał bramkarza. I to jest ten problem. Jeżeli nie stoimy przed bramkarzem, to jest bardzo ciężko strzelić bramkę. Za nami 4 mecze, takie można powiedzieć mikrocykle, bo gramy ze słabszym rywalem z mocniejszym, dzień przerwy, ze słabszym z mocniejszym. Czwartek jest dniem przerwy. Teraz nie będziemy mieć słabszego i mocniejszego. Teraz wydaje się, że będziemy mieć mocniejszego i mocniejszego. No więc to będą dwa bardzo intensywne, wymagające dni dla reprezentacji Polski. Teraz pytanie, czy walczyć na całego, na 150% z każdym z nich, żeby znowu zaprezentować się dobrze, choć szanse na zwycięstwo, nie czarujmy się, przynajmniej na papierze są minimalne, czy jednak gdzieś podświadomie oszczędzać się na poniedziałek? Myślę, że oszczędzać się nie ma co. My tam jedziemy, pojechaliśmy pod dobrą naukę hokeja i powinniśmy walczyć każdy mecz do końca. Albo wystarczy nam sił, albo nie, ale wtedy będziemy wiedzieli, co jesteśmy warci, prawda? No czekać w tej chwili, odpuścić dwa spotkania, żeby czekać siłami na Kazachstan, wydaje mi się, że to nie jest poważne. A czy będzie miało znaczenie pana zdaniem? Patrzymy w terminarz. Kazachowie grają mecze niedziela, poniedziałek. My gramy sobota, poniedziałek. Czy to może być odbicie na tafli? Oczywiście, że tak. To jest bardzo dużo. Musimy wiedzieć, że to już Kazachowie będą po 6 meczach, prawda? I grają dzień wcześniej. To jest wielki atut dla nas, bo to zostaje w nogach. To jednak ta regeneracja niby przy tej odnowie biologicznej, która jest fantastyczna w tej chwili, to jednak też się odczuwa. Godziny robią swoje. No i z pewnością bardzo istotna będzie głowa znowu, żeby nie spalić się jak z Francuzami. Nogi powinny jeździć same. Hokeista nie powinien myśleć o jeżdżeniu, więc pozostaje głowa. Jeżeli ma się kondycję, to ta głowa funkcjonuje, ale jeżeli zabraknie sił, to głowa fiksuje. I już wtedy, jak człowiek nie myśli, to jest ciężko. Nawet jak gdzieś pojedzie, to jest wszystko za późno. Obserwuje pan drugą grupę w Pradze również? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To cieszą mnie te spotkania. To jest tylko raz do roku i bardzo chętnie oglądam mecze. Ja zapytałem, bo chciałem też porozmawiać trochę o tych wynikach, które mają miejsce, bo Brytyjczyków też obserwujemy, bo awansowaliśmy wspólnie. No, przegrywają podobnie jak reprezentacja Polski, choć oni jeszcze są bez punktu, ale zdarzają się takie starcia choćby Kanady z reprezentacją Austrii, gdzie było 6-1 dla Kanadyjczyków, kończy się dogrywką zakończoną zwycięstwem reprezentacji klonowego liścia. Męczą się Szwajcarzy, okrutnie męczą się Czesi, więc ten hokej tak się wyrównał? Tak. Tak to wygląda, że tak się wyrównał, że tu nie ma lekceważenia, bo nie wierzę, żeby Czesi przy własnej publiczności kogoś zlekceważyli, prawda? A jednak jest to wyrównane. Popatrzmy nawet nasze spotkanie przeciwko Słowakom. Oni myśleli, że też sobie zaraz wrzucą dychę tu bez problemu. A jednak musieli się bardzo, bardzo sprężyć i nadenerwować, bo mieliśmy sytuację na mecze na kontaktową bramkę. Nie wyszło nam, trudno, ale walczyliśmy do końca i to można powiedzieć na bardzo dobrym poziomie. Bywa pan na trybunach, państwu też chyba nie musimy tłumaczyć, że Czechy to kraj hokejowy. Wystarczy spojrzeć w statystyki, ponad 2 miliony osób na żywo zobaczyło mecze ligowe w ostatnim sezonie czeskiej ekstraklasy, ale z Francją kapitalna atmosfera na trybunach, ze Słowacją znakomita. Wiadomo, że z Francją była przewaga polskich kibiców, ze Słowacją słowackich. No ale trzeba przyznać Czechom, że umieją to robić. Jeżeli chodzi o organizację, już pomijając aspekt sportowy, jest wyśmienicie. To jest sport narodowy. Tak jak my potrafimy robić piłkę czy siatkówkę w Polsce, no to oni mają hokej. To jest ich życie. Ja myślę, że
Każdy Czech potrafi jeździć na łyżwach, bo oni to już mają od przedszkola i dlatego są do tego świetnie przygotowani do organizacji takich mistrzostw. Ta hala, tak jak już wcześniej żeśmy wspominali, jest bardzo stara, ale to, co widać tam, jak to jest wszystko zrobione perfekcyjnie, no to jest wielka radość być na trybunach. Akurat miałem przyjemność być z Francją, wylosowałem kupno biletów, tak jak wszyscy wiemy, że nie wystarczy kupić sobie bilet, trzeba najpierw go wylosować, żeby później można było sobie kupić. No to już świadczy o tym, jakie jest duże zainteresowanie. No to był pan wtedy, kiedy była największa grupa polskich kibiców. Chwalimy Czechów, to jedno, ale choćby dlatego warto być w tej elicie, żeby nie tylko oglądać świetne spotkania hokejowe, ale poczuć tą całą otoczkę. I ja mam wrażenie, obserwując to od tych kilku dni, że polscy kibice świetnie się w to wpisują, że oni znakomicie się odnajdują w tym wszystkim. Tak, jest to piękne i muszę powiedzieć, byłem na meczu z Francją i to była wielka radość siedzenia na trybunach. Tam było ponad 7200 kibiców, było 18 Francuzów i resztę to byli Polacy. Także było bardzo sympatycznie, miło, elegancko, kulturalnie. To był fantastyczny mecz, też dla otoczki, nie tylko na lodzie. No i tutaj ważne elementy pan zauważa, bo już właściwie od poranka, kiedy szukaliśmy materiałów dziennikarskich, kiedy szukaliśmy polskich kibiców, bez trudu można było ich znaleźć. Czy na rynku w Ostrawie, czy w innych lokalizacjach, nie mówiąc już o strefie kibica, czy okolicach lodowisk, tych biało-czerwonych było mnóstwo i rzeczywiście było grzecznie, kulturalnie i tak jak powinno być. Tak, tak. To muszę powiedzieć, że to byli kibice, którzy naprawdę przyjechali kibicować. Nie przyjechali rozrabiać czy bawić się, przyjechali kibicować, ale też z zabawą, na wesoło. No muszę powiedzieć, że szalenie mi się to podobało. Czy to był początek spotkania, czy to było nawet, bo ja już tam byłem o godzinie 15, więc od 15 do 20:20 troszeczkę czasu trzeba było spędzić. Zawsze wszędzie Polacy byli na plus. I trzymamy kciuki i oczywiście liczymy na to, że będzie tak w dalszym ciągu. Czego pan się spodziewa po tych najbliższych dniach? Spodziewam się, myślę, tego samego, co do tej pory, że będziemy starali się zawalczyć i z Niemcami, czy z Amerykanami, a to czekamy, wszyscy czekamy na to ostatnie spotkanie, bo jedno zwycięstwo może nam dać utrzymanie. Mówiliśmy o tym, że wyrównał się hokej. Oczywiście wiadomo, że z Kazachstanem, jeżeli jest jakaś szansa o to, żeby powalczyć, to będzie ostatni mecz. Pan powiedział, że kluczowe znaczenie może mieć ten dzień przerwy naszej reprezentacji. Będą mieć hokeiści w nogach mnóstwo już minut spędzonych na lodzie. No oby ten mecz był o coś, bo skoro hokej się wyrównał, to Kazachowie jeszcze też nie są bez szans w kolejnych dniach. Tak, ale muszę powiedzieć, że z tego, co ja obserwuję przez ten, no to nie jest już taki zespół, który może pewnie zwyciężyć z jakąś drużyną w tym momencie. Oczywiście na pewno może się zdarzyć, że jakiś Fuchs też im się trafi i urwą komuś punkty, ale to, co widać do tej pory, to jednak te ostatnie spotkanie powinno o tym zadecydować. A jakby miał pan czwórkę z naszej grupy wytypować, która awansuje do ćwierćfinałów? Bo wiem, że z trzema pewnie nie będzie miał pan kłopotu, ale... To Szwecja, twardy, tak? Szwecja, Niemcy, Amerykanie, no i tą czwartego. Słowacy. Powiem panu, że nie byłbym taki pewny. Słowacy nie grają na takim poziomie, na jakim grali wcześniej. Tam widać, że ten hokej już nie jest tak mocny, jak wcześniej to bywało. No ale myślę, że to, że grają u siebie, no bo czy w Czechosłowacji, czy w Czechach, czy na Słowacji, to jest to samo dla nich, to pewnie powinni też awansować. To stawia pan Niemców wyżej od Słowaków na ten moment? Niemców od Słowaków, tak. Czyli to jest ta gra, tak, która mi się rozkręca. Tak, wydaje, że Niemcy są bardziej doświadczonym zespołem i mają lepszy kolektyw niż Słowacy. Takie jest moje zdanie. Na koniec zatem już optymistycznie, ile procent szans ma polska reprezentacja, żeby zostać w tym gronie? Jak do tej pory, jak to, co zostaje, to jeszcze 50% nam zostało. A to myślę, że będzie bardziej optymistycznie. Pół na pół. Dobrze, będziemy państwa oczywiście zapraszać na kolejny magazyn. Ja sądzę, że troszkę
tylko 51, niech będzie. Na korzyść polskiego też zespołu. Też jestem za tym. Wiesław Jobczyk, były reprezentant Polski, ekspert telewizyjny, no i oczywiście wybitny zawodnik, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Państwa niezmiennie zapraszamy na wizyty na lodowiskach już nie polskich, bo one w dużej mierze rozmrożone, ale do Ostrawy jeszcze można się wybrać. Wiemy, że wyprzedane są bilety na starcie z reprezentacją Niemiec, natomiast z Amerykanami jeszcze można wspierać, ale kluczowe starcie pewnie będzie w poniedziałek i tam liczymy na to, że będzie powtórka z tego, co działo się w miniony wtorek, czyli trybuny wypełnią się kibicami, którzy pomogą w sukcesie reprezentacji Polski. Do zobaczenia w kolejnym magazynie. Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości. I może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Teurona. Teuron.pl/fotowoltaika. Just the beginning.